Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Tak jest, a wiecie co trzeba zrobić na dole w komentarzu? A pod filmem? A wiecie co teraz się wyświetli i co to oznacza? To jeżeli wiecie, to wszystko znaczy, że oglądacie tę serię regularnie i że jesteście stałym widzem. Jeżeli nie wiedziałeś tego, to zasubskrybuj i wtedy po paru odcinkach też doskonale będziesz wiedział. Dołącz do największego sztabu trenerskiego w Polsce. A może i na świecie? Kto wie? No ale nie znam żadnego menadżera, który miałby 80 parę tysięcy asystentów. Zatem, słuchajcie, e, przechodzimy dalej do kariery AS Monaco, bo. Bo tak naprawdę, y, no, no, wydarzyło się już bardzo dużo w tym oknie, nawet dużo więcej niż bym tego chciał, ale nadal nie wydarzyło się to, co dla nas najważniejsze. Nadal z klubu nie odszedł Diatta. a to jest piłkarz, którego my już nie chcemy. I to jest duży problem, w sensie takim, że jeżeli my za niego nie dostaniemy propozycji transferowej, to to nas może zaboleć. Eee, zaboleć finansowo, bo my chcemy za niego pieniędzy, eee, nie chcemy, żeby on odszedł za darmo. No i przede wszystkim zaboleć w sensie eee, struktury i atmosfery w całym zespole, bo no bo kurczę, eee, jeżeli my go no, no, no nie sprzedamy, to tu się zrobi kwas i syf. A nie stać nas też na to, żeby wysłać typa na trybuny w zasadzie bez powodu, byłoby to bardzo nie fair. Gramy z Lorią, zespołem, który zwykle bardzo wiele krwi e, nam psuje. Zobaczymy, jak to spotkanie będzie wyglądało. Na ławce pojawi się Melier e, w miejsce e, Wilny. E, I poza tym, czy ja chcę coś tu zmienić? Ostatnio chyba graliśmy w takim właśnie zestawieniu, więc mam nadzieję, że uda nam się powtórzyć ten sukces, wygrywając drugi mecz z rzędu. Tak też się dzieje. Morenu, Czer Czerki i Moder strzelają dla nas gole. Francuz przede wszystkim uderza celnie na bramkę rywali e, po raz kolejny z rzędu. To jest bardzo ważne. E, patrzymy na to, co się tutaj dzieje. E, raporty e, tu brak, ale to mnie nie interesuje. Słuchajcie, naprawdę, ja w tym momencie trochę zaniedbuję te raporty, ale, ale ja czekam teraz e, na informacje co, co do diaty, bo, bo to jest zła sytuacja. I ona trwa. Dostajemy propozycję transferu Salema. Ja ją akceptuję, bo też z juniorów pieniędzy potrzebujemy. No i pytanie, jeżeli jeżeli ja chciałbym tego Diaty wymienić na kogoś, to na kogo? Eee, to trzeba sobie powiedzieć, bo. Eee, no bo to nie jest. To, to, to jest trudna sytuacja. W sensie. Eee, patrzę jeszcze, czy ja diadty nie mam w zablokowanych ofertach. Nie, on po prostu jest na liście i nikt go nie chce kupić. To jest zła sytuacja, to jest bardzo zła sytuacja, bo e, no ja jakby po prostu liczyłem tę kadrę tak, że nam diatta nie będzie potrzebne. E, a nie chcę ściągać za niego kolejnego piłkarza, no bo nie potrzebuje obrońcy, nie potrzebuje. No właśnie, no to jest bardzo nieprzyjemna sytuacja. E, mogę zobaczyć w skład Habie, czy mam kogoś, kogo bym chciał ewentualnie, znaczy w, na liście transferowej, czy mam kogoś, kogo bym chciał ewentualnie, po to, żeby tego diadę wymienić i mieć. No nie wiem, no tak naprawdę najbardziej sensowne by było zakupienie prawego wahadłowego lepszego niż Spence, który pozwoliłby odejść potem e, na no, temu mbabu, no nie wiem. Jalo się nigdzie nie rusza. Z uporem maniaka próbują nam wcisnąć kogoś za <grymnie> zadżalo albo pieniądze, albo jakiegoś piłkarza. A my po prostu chcemy się pozbyć diety. Cały czas bez oferty jest za to propozycja e, transferu do Lester Ruiz Atila. Ja ją akceptuję. To nie jest loan to buy, a on ma odejść. Więc jest to e, bardzo fajne rozwiązanie. No nic, przejdźmy na listę transferową, zobaczmy. E, czy jest tu ktoś kogo byśmy chcieli no bo no, no, sami rozumiecie jest Timber który niedawno przeszedł już e, w, Pari, e, w, 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 w Realu Madryt Endika jest piłkarzem na pewno nas interesującym Salisu tak samo mógłby nas interesować na tą prawą stronę jest ktoś kogo byśmy chcieli tak naprawdę e, no chyba nie ma bo tu już są lewi no, chyba, że prawi byli wyżej na, przy bramkarzach. Nie, nie, nie ma. Yy, a, Timber, a nie, Timber, Timber doce, dopiero co przyszedł, ale jest do ruszenia. Hm. No, to Timber jest interesujący. Uuh! Rzecz jasna byłby ciekawy, ale najciekawszy dla nas powinien być Klosterman, który dopiero co zmienił zespół, więc go nie ruszymy. Ale Klosterman miałby sens. Klosterman miałby sens, bo byśmy. No moglibyśmy to zrobić. Dobra. Eee, słuchajcie, no tak naprawdę patrząc na, na nasze potrzeby, eee, to sensowne byłoby ewentualnie, na przykład ściągnięcie do nas Todi Bobo, to też może być ewentualnie rozgrywający, prawda? Zgupia eee, sytuacja, że ja chce się tego Diaty pozbyć, bo ja byłem przekonany, słuchajcie, jak planowałem sobie ten transfer, że on na pewno z łatwością odejdzie, nie? No ale widzimy, że tak się nie stało. Spróbujmy, spróbujmy odezwać się do West Hamu. Zobaczymy, czy to nam się uda. Eee, zobaczmy. Jeżeli by się udało, to by było doskonale. Eee, słuchajcie, no moja propozycja jest taka. Co wy na to? Czego chcecie? Nie chcę go. Nikt go nie chce. O, ja, 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 ja. No tego się nie spodziewałem zupełnie, nie? Że, 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 że będziemy mieli problem ze sprzedażą diatty. Jest oczywiście Fabinho. Moje wielkie marzenie transferowe. I wiecie co? W przypadku odejścia diaty to może by się to udało. Jeżeli on zejdzie z wynagrodzenia, to ja ściągnę do nas piłkarza, który na lata będzie tutaj jeszcze yy, ostoją tego klubu. W sensie takim wiecie, grającym kapitanem, trenerem, takim elementem, który zwykle ma Monako, takiego doświadczenia, a on przecież w Monako. Wypłynął na szerokie wody i dlatego mnie on interesuje, a uważam, że Diatta jest idealnie piłkarzem dla Jurgena Klopa. Eee, on i Piętnastak. Co wy na to? Ale tego Diaty nikt nie chce. Cały piłkarski świat nie chce Diatty. To swoją drogą jest ciekawa propozycja. Rok różnicy jest pomiędzy panami. Ale nie, nie, nie chcę tego robić, nie chcę tego robić. Problem jest tylko z tym diattą. Wydaje mi się, że diattę musimy przedłużyć i on wtedy będzie mógł odejść. E, no jest oczywiście też Adams, który mnie osobiście bardzo interesuje. E, bardzo, bardzo, bardzo. Ale znów czuję, że e, spotkamy się tutaj z takim samym, z taką samą sytuacją. Mimo, że diatta jest wyceniany nawet wyżej, to oni go nie będą chcieli, będą chcieli verissimo. Eee... Nie, no nie, 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 szkoda Znaczy wielka szkoda, że, że ten transfer nie dojdzie do skutku Ale mm... no, ale ja muszę się tego Diatty pozbyć Teraz jak o tym myślę, to w sumie Tyler'a Adamsa mogliśmy za próbować im podmienić Ale już, eee, nieważne Wydaje się, że musimy przedłużyć kontrakt z Diattą Zaraz się tak okaże Tylko po to, że to będzie taki sign to sell Zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądało w sezonie no nie wiem, yy, no, no zaraz się okaże Diatta będzie musiał wrócić do łask, no bo no bo innej opcji nie widzę, widzimy propozycję do Pau Matsime ja zastanawiam się nad tą propozycją, szczerze bo to jest ciekawa propozycja, w sensie po pierwsze Pau, więc wiecie, że mam sentyment po drugie mamy do grania w środku Jalo, Martinez Averissimo babu, bo, bo ten Matsima trochę mało grał ostatnio, nie? E, mamy też Sangare, tak, ja wypożyczę, ja go wypożyczę. E, po pierwsze dlatego, że trochę mi serduszko, wiecie, jak widzę, że Pał czegoś od nas chce, to mi się serduszko ugina, a po drugie uważam, że to jest naprawdę sensowne. Problem jest taki, że ruj Satil jeszcze się nie zmienił. Ciekawy jestem, czy, czy oni się wypożyczą, bo to bardzo by nam się przydało e, i... nie wiem, zaraz zobaczymy. E, Matsima rejected rejected Szkoda, że oni nie zostali wypożyczeni Uważam, że to jest bardzo duża strata dla nich. No nic, zatem słuchajcie, przechodzimy teraz do tego sezonu. Jeżeli nie będziemy zaraz mieli propozycji jakiejś zadiatte, to e, będę. E, będę się tutaj y, nad tym... Będę tutaj się zastanawiał, jak to zrobić. Ty nigdzie nie idziesz, Czerki, na razie. Przykro mi, chłopie. Zostajesz jeszcze z nami. No dobra. A teraz chciałbym zrobić jedną rzecz. A mianowicie, musimy wejść w trening, bo to jest dla mnie istotne. Kto tu trenuje? Dobrze, 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 dobrze. Ok. Muszę patrzeć na to, kto trenuje, żeby było tutaj jak najmniej tych juniorów, których nie chcemy wykorzystywać, bo to jest ważne. Dobrze, dobrze, dobrze Dobrze, dobrze, dobrze Dobrze, dobrze, dobrze Muszę to sprawdzać, bo mamy za dużo piłkarzy, wiecie, poza Szarpnesem Widzieliście to zresztą doskonale eee, Coś tu się dalej dzieje nież Czy ten ziomo znowu wbił cenę ogólną? Nie chce mi się w to wierzyć Znów? Jesteś niesamowity, gościu Czy ja mogę z tobą przedłużyć kontrakt? Dziękuję eee, mm. hmm. Tak, ale wiecie co? Ja chcę z nim porozmawiać. Ja chcę z nim porozmawiać i chcę wpisać klauzulę odstępnego, żeby ewentualnych tutaj e, koleżków, którzy go będą chcieli e, odstraszyć, dwuletnie. Super, on chce z nami zostać. E, no i klauzula odstępnego, zobaczmy co tam powie agent. Okej. Okay. więc jeżeli będą jacyś zainteresowani, słuchajcie, to my go możemy puścić za ćwierć miliarda. Jeżeli ktoś to wypełni, no to chyba sami rozumiecie. E, nie. Nie, nie chcę, żebyś grał u nas praktycznie za darmo. E, spokojnie, my chcemy ci dać podwyżkę 130 tysięcy. No i super. I nujrz zadowolony, nie? Piękna sprawa. No i wpisana klauzula i to samo chciałbym zrobić z Czerkim. Jeżeli mogę, e, to chcę to samo zrobić z Francuzem. E... Mogę. No więc to, to jest dla mnie bardzo istotne, bo coraz więcej pojawia się propozycji dla niego. Ja bardzo chciałbym, żebyśmy rozwiązali w ogóle na raz na zawsze te kontraktowe teraz kwestie z nim. Ehm, moja propozycja znów bardzo wysoka klauzula. 241. Słuchajcie, i tak samo. Ehm, ćwierć miliarda za nasze gwiazdy trzeba zapłacić rekord transferowy, bo chyba tyle by wynosił. Jeżeli ktoś nam to da spoko. Nie ma problemu. I czerki wskakujesz na poziom wysokich zarobków, bo to jest dla mnie istotne, żebyś ty dużo zarabiał. No i super. No i mamy to, słuchajcie. No i mamy to, i uważam, że ty, tych dwóch zawodników mamy zabezpieczonych doskonale. Badu chyba zabezpieczyć w ten sposób już nie mogę, bo mieliśmy niedawno go przedłużonego. Ale jeżeli przyjdą kluby i zapłacą mi za nich ćwierć miliarda, to niech płacą. Przyjmę. I dobrze wydam. Naprawdę. I nieważne, czy to będę ja, czy to będzie ktoś inny, e, ktokolwiek będzie zarządzał Monako, przyjmie te pieniądze i dobrze je wyda. Dobrze, 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 dobrze. Ok, to jest istotne, żeby tutaj naprawdę ten rozwój był tak jak trzeba. Gramy teraz z Montpellier, a potem w lizę mistrzów z e, Napoli. Dobra, e, na Montpellier szykujemy się zatem. Zobaczmy, jak to wygląda. E, nie ma szarpnę bramka a jeszcze ma. Dobra. E, to istotne, więc tak. W tym meczu gra Malasia, bo Sosa zagra w kolejnym. E, w tym meczu zagra. E, dż, e, Boże, Jalo. E, tu zapraszamy Muribe. Nie, tu zapraszamy Muribe. W ataku zmiana. E, mianowicie tu zagrasz ty i ty. Nie, żeby sytuacja w lidze była tak dobra, żebym mógł pozwolić sobie na wielkie rotacje, ale wierzę, że ten skład da radę. Ten verissimo i malasia. No nie. Holender odchodzi. Sorry. Ja podjąłem właśnie decyzję. Ja właśnie podjąłem decyzję, bo yy, no nie, nie, nie stać nas na trzymanie tak beznadziejnego piłkarza. Po prostu nas na to nie stać. W to miejsce przyjdzie Hattebor. <grywki> nie, no nie stać nas na takiego zawodnika. Słuchajcie, jakby poziom jego beznadziejności jest zatrważający. Ziomo w trzech meczach zawalił wszystko. Żegnaj. Jakby jesteś odsunięty od drużyny. To, 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 jest, to jest ten poziom złości, że ja ciebie właśnie odsuwam od drużyny. Gdzie ty jesteś? Eee... Nie widzę go. Tu, na szary koniec, zapraszam. Odsuwam go od drużyny absolutnie, bo, bo, bo mi jest żal na niego miejsca. Eee, Jude Spence musi być za to w, na ławce. No bo potrzebujemy jednego zawodnika defensywnego wahadłowego pod prądem, więc Jud Spence tu musi być. E, nie wiem, co się stało, zobaczcie. W zeszłym roku mieliśmy, znaczy w zeszłym sezonie mieliśmy niewiele więcej piłkarzy, e, niewiele mniej, a wszyscy byli pod Grow, a tutaj coś, coś w tych treningach się inaczej poustawiało e, ewidentnie. E, no dobra, tu za Moribe, bo Moriba i tak będzie często wchodził, więc po prostu pozbawiamy się Moribe z ławki, ale musimy tak to zrobić, ma to sens. Dobra. E, szykujemy się zatem na. E, się zatem na Napoli. Ruj Satil odejdzie na wypożyczenie. To ważna informacja. Jeśli chodzi o spotkanie z Neapolitańczykami, to oni są absolutnymi faworytami. Trzeba sobie jasno powiedzieć. W ogóle piekielnie mocna grupa, słuchajcie, bo to nie jest Borussia Mönchengladbach taka se. To jest Borussia Mönchengladbach z kariery, a ona w karierze jest. Piekielnie mocna. No dobra, zatem słuchajcie, to co mamy teraz do zrobienia, no i Napoli też w karierach jest niesamowicie mocne. No zobaczcie na ten skład. To jest naprawdę gwiazda na gwieździe, gwiazdę upogania, no. To co istotne, Debiut Meliera to mu obiecaliśmy. On przyszedł do nas dla Ligi Mistrzów. Chyba skończyłem właśnie robić zmiany, nie? W sensie tu chcę jeszcze Moribe na ten mecz akurat. No, i skończyłem robić zmiany. Eee, trzymajcie kciuki, żebyśmy dobrze zaczęli, chociaż w zeszłym roku zaczęliśmy dobrze, a potem był dramat, a w tym roku. Dramat jest od początku. Irwin Klozano, l, I Lozano, Głęduji i, i ktoś tam jeszcze strzelał, nie pamiętam. No, nie jest dobrze, i mam wrażenie, że pewien jakiś motyw na tę drużynę się wyczerpał. I trzeba poszukać rozwiązania ewidentnie, bo to, co działało i co było rewolucyjne, w pewnym momencie nie działa tak, jakbyśmy tego chcieli. Wydaje mi się, że powinniśmy tutaj e, troszeczkę to pozmieniać, w sensie przejść na bardziej defensywny układ w obronie. E, czwórkę z tyłu, nie piątkę, piątka zwykle może być nawet bardziej ofensywna, ale yy, przejść na czwórkę z tyłu, taką płaską i spróbować nawet takiego 4-2-3-1 bardziej ortodoksyjnego ustawienia. No, w tym spróbujemy zagrać. Wydaje mi się, że to jest najbardziej sensowne, bo no trzeba, trzeba. I wtedy tak, w bramce Kradecki, w obronie Sangare z Nuneszem, yy, przepraszam, w pomocy, w obronie Martinez Razem z Verissimo, ale jeszcze inaczej. Bo Martinez jako lewy obrońca, a w środku Jalo z Verissimo. Prawa strona to będzie mbabu, więc bardzo defensywne ustawienie. Zupełnie inaczej się to prezentuje. W środku pomocy to już mamy. Napad to będzie. Eee... No zaraz zobaczymy. Czerki na pewno w środku, na skrzydle. Gdyby nie byli zmęczeni, też ci piłkarze byłoby łatwiej. Na skrzydle, wydaje mi się, że David, na drugim skrzydle Badu i na ataku. No, na razie niech to będzie ten nasz koleżka. No i w ten sposób jesteśmy tutaj poustawiani. Musimy, musimy zareagować. To musi być reakcja bardzo, yy, bardzo taka yy, konkretna, bo, bo jest źle. Po prostu jest źle. I to niestety jest y, widoczne. No są ofiary tej zmiany. Ofiarą jest na pewno Matazo. Y, ofiarą jest na pewno Moder, bo on na razie traci miejsce w podstawowym składzie. Y, ale musimy to zrobić w ten sposób. Musimy to zrobić w ten sposób, y, bo nie widzę innego rozwiązania. Dosłownie nie widzę innego rozwiązania, bo jest w tym momencie tragicznie. Mamy fatalny start sezonu i no, i trzeba po prostu spojrzeć prawdzie w oczy. E, zobaczmy zatem to spotkanie z Olimpikiem Lyon, dziesiątym w tabeli. E, no, i sięgnęliśmy poziomu tego Lyonu, który zawsze mówiłem, że jest groźny, ale, ale był słaby, nie? Groźny, ale słaby. No, remisujemy teraz z tym Lyonem. Jesteśmy teraz na poziomie tego Lyonu. Ale przynajmniej nie przegrywamy. Ja wiem, że brzmi to żałośnie, że ja mówię, że przynajmniej nie przegrywamy, ale e, to jest naprawdę. Mam nadzieję, pierwszy krok w dobrym kierunku. Ja nawet nie patrzę, ile tracimy teraz do Czuba, e, ligi, bo liczę, że tutaj uda nam się spokojnie e, do niego dotrzeć, jeżeli będziemy trzymali dobre tempo. Gramy z Bordeaux, gdzie jest Szymański. I z tym Bordeaux, wygrywamy. Szymański bramkę, co prawda, zdobywa, no ale nie mieli z nami szans. I Jonathan David w kolejnym meczu z rzędu z tego skrzydła jest bestią, brutalnym killerem, który. Wykorzystuje słabości rywala. Jak na razie tylko no, nie działa dobrze napastnik, a Lipsk przychodzi nam z odsieczą. Yy, dając nam, słuchajcie, możliwość yy, wzięcia pełnej puli za diatę. Piękna sprawa. Uwolnić diatę! Oj, RB. Aleście porobili sobie kłopotów. Znaczy, głupotek. Yy, znaczy, to jest bardzo dobry piłkarz, no ale sami rozumiecie. Dobra, czas na kolejne starcie. Yy, Czerki musi odpocząć, ale nie odpocznie. Musimy złapać rytm. Przykro mi, jestem chę... jakby jestem gotowy dla tego rytmu poświęcić fitness zawodników, ale ten rytm jest. Zaczęło to działać. Punkty spływają powoli, 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 ale mam nadzieję, że ta maszyna wreszcie ruszyła, i to będzie na takim poziomie, jaki byśmy chcieli. Gramy teraz z Dynamem Kijów, to musi być zwycięstwo, innej opcji nie ma. Będzie tylko jedna zmiana w bramce. Nic więcej nie ruszam. E, zobaczmy jak to wygląda jeśli chodzi o e, Wypoczęcie zawodników Jest spoko, jest dobrze Więc tutaj tak jak powiedziałem Tylko i wyłącznie jedna zmiana e, Pyk I nic więcej nie mam zamiaru ruszać Zobaczmy, czy zdobędziemy trzy punkty Tak też się dzieje Gerard Moreno z ławki David z, ze składu Badu strzela Okej, okay. wydaje się, że zaczynamy tutaj Powoli, powoli, powoli E, łapać, łapać ten tlen, bo, bo już naprawdę to dno ciągnęło nas w sposób straszny. Diatta sprzedany, cieszy mnie to bardzo mocno, e, a my patrzymy na spotkanie z Paris Saint-Germain, które rzecz jasna jest na miejscu pierwszym w tabeli. E, lekkie zmęczenie się wdarło i będzie tutaj drobna e, tylko roszada. Gramy bez Verissimo. E, przechodzimy tutaj panowie o jedno oczko e, i zapraszamy do jedenastki Sose. No i to jest wszystko w tym momencie Przykro mi Więcej zmian nie planuję Boli serce kiedy patrzę na Moribę Boli serce przede wszystkim Kiedy patrzę na Modera Ale musimy yy, Musimy być twardzi Musimy postawić na dobro drużyny Niestety Do kus nam bramkę w, 30, yy, w 85 minucie na 3-2 Ale Mimo wszystko no, byliśmy, jakby rozpędziliśmy się i mam wrażenie, że, że to naprawdę powinno procentować liczę, że to będzie procentowało, słuchajcie. Zatem czekamy na to, co wydarzy się tutaj dalej. Przede wszystkim czy poprawimy swoją sytuację w dwóch ligach, Francuskiej Lidze Mistrzów. Gdyby teraz był mecz Pucharowy, to naprawdę mam go absolutnie gdzieś. To mnie interesuje tylko i wyłącznie to, co pokażemy tutaj na, w tych rozgrywkach ligowych, bo one są dla nas najważniejsze. No, Wilna tutaj traci sporo w tym momencie. No, wielu zawodników teraz traci dużo, ale ja muszę jak najbardziej zawęzić swoje podejście do kadry. Musimy to zrobić w ten sposób. Ja wiem, że to jest krzywdzące dla wielu, ale to jest jakby stan wojenny w drużynie, nie? To jest sytuacja krytyczna. To jest alarm bojowy. Tutaj naprawdę trzeba e, jakby trzymać się twardych zasad. Tutaj trzeba. E, być konkretnym i, i, i tak jak często byłem w stanie pozwolić sobie, wiecie, na różne e, roszady i tak dalej, tak teraz muszę się trzymać tego, co działa, bo jest naprawdę źle. Gramy z 19 zespołem w tabeli. Zespołem, który mimo wszystko przeraża mnie, bo zawsze sprawia nam duże kłopoty. Ale mam nadzieję, że tak nie będzie tym razem. Mam nadzieję, że tym razem uda nam się zwyciężyć i... Remis. No spokojny. spokojnie. Nie denerwuj się, nie denerwuj się. Na luzaku czas na mecz z Borussia Mönchengladbach. To trzeba wygrać. Musimy to wygrać. To jest czerwona latarnia naszej grupy Ligi Mistrzów. Drobna zmiana będzie, bo być, być musi. A mianowicie tu pojawi się... Moder się nie pojawi. Znaczy pojawi się, po prostu Sangare zejdzie oczko niżej. I tu zagra sobie Moriba. Bo potrzebujemy troszeczkę dać odsapnąć niektórym zawodnikom. Więc tu trochę y, dużo zmian jest. Ja jakby nie dyskutuję z tym, ale, ale musimy. Po prostu musimy paru zawodnikom też dać odpocząć. No i zobaczmy, czy w Gladbach będziemy w stanie wygrać? Wygrywamy. Czerki, David i powiem szczerze. Hradecki może powoli zacząć trząść swoimi starymi kolanami. Bo Melie naprawdę tutaj w tym momencie... Wybija się nie tylko na numer jeden na przyszły sezon, nie tylko na jedynkę na koszulce, ale także na jedynkę w rotacji bramkarzy. Gramy z drugim zespołem w tabeli ligi francuskiej i teraz swoją szansę zostaje Melier. Jeżeli on ją wykorzysta, to bardzo mi przykro, ale Hradecki traci miejsce w kadrze. Zobaczmy. Wygrywamy 1 do 2. Melie może nie miał najlepszej oceny, ale wygraliśmy ten mecz. Eee, swoją drogą, Nunierz w 90 minucie. Młody napastnik też strzela. Nie umiem wymówić jego nazwiska, więc to będzie jakby, jakby będzie miał 30 lat. To będzie nasz młody z PSG, bo ja go zapamiętam jako młodego z PSG. Hradecki, przykro mi. Robimy tę zmianę i obawiam się, że to może być zmiana innego typu. Że to może być zmiana tego typu. Bo ja bardziej cenię sobie dostępność Matazo, czy też nawet Matsime niż ciebie. W sumie i tego, i tego sobie cenię, i tego, i tego chcę, więc robimy to w ten sposób. No i zobaczymy. No, no tak jak mówię, stan wojenny jest, jest, jest cały czas, stan wyjątkowy. Sytuacja oblężenia trwa i niestety trwa w najlepsze, bo nasza strata do tej czułowej Ekipy jest duża i ja to wiem. Oczywiście, zwycięstwo z Lin bardzo nam pomogło, ale, ale tu jeszcze niczego nie możemy być pewni. Hübner dostaje propozycję z Walencji. My ją akceptujemy, bo to jest piłkarz, którego bardzo chcemy sprzedać bo to też powinno podnieść naszą e, pozycję w oczach zarządu. Gramy z nim. E, skład taki, jaki widzimy, i ten skład radzi sobie. E, znowu młody napastnik strzela e, znowu Melier, niezła ocena. Okej, okay, no, no zdaje się, że powoli odzyskujemy pion, że dostaliśmy naprawdę mocny cios, od, że nas trochę podłączyło, ale teraz wydaje się, że troszeczkę jest lepiej, ale jeszcze, jeszcze nie chwalę absolutnie dnia. Jeszcze tutaj e, nie mam zamiaru, wiecie, mówić, że jest dobrze. Musimy być w tej strefie e, najwyższej w Lidze i musimy przede wszystkim. E, być w tej strefie najwyższej w lidze mistrzów. E, zmiana w tym spotkaniu będzie drobna, bo widzę, że Jalo jest troszeczkę zmęczony, więc damy zagrać Sosie. E, widzę, że zmęczony jest Czerki, więc damy zagrać Moderowi. E, I tak naprawdę pójdziemy tutaj w to ustawienie, które też zadziałało ostatnimi czasy, więc tu leży się jeszcze e, Moriba. W ten sposób, Nunierz Melie, tak jest. Wszystko jest tak, jak chcę, żeby było. Wygrajmy to, proszę. Przegrywam. Bardziej sobie życia nie potrafi nie da skomplikować niż tak, jak my sobie komplikujemy, nie? Po prostu my sobie tak robimy pod górę. My sobie tak, po prostu jak, jak już jest dobrze, to my stwierdzamy: A co by było, gdybym ja się na tej prostej drodze wyrżnął na twarz? Sprawdźmy i walimy tym, tą japołową podłogę, i się dziwimy, że nas boli i że jest niefajnie. No, no trudno, żeby było. Dobrze, jedna zmiana w tym meczu, przed tym meczem, bo bardzo mi jest żal tego chłopaka, i bardzo chcę, żeby on zagrał w tym meczu, i to jest jedna, jedyna zmiana. W spotkaniu z Metz wygrywamy 2-0. E, młody zagrał dobre zawody, bo chcę, żeby on grał jak najwięcej też. No bo czuję jakby dług też wobec niego, że, 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 że to jest naprawdę wielki potencjał i chcę, żebyśmy ten e, potencjał jak najbardziej rozwinęli. E, babu, wiesz co, chłopie? E, pamiętasz, że byłeś RWB? Znaczy ten, wraca na ten, teraz wracaj mi na prawą obronę, bo zmieniliśmy, wiesz? Głupi, coj, głupia sprawa. Głupio wyszło, ale musisz być prawym obrońcą teraz. E, dobra, patrzymy na to, co czeka nas tutaj Dalej, no, jesteśmy już wyżej w tabeli, no, nie? Więc już wygląda to lepiej. Trzy punkty straty zaledwie do Nińs, które jest na drugim miejscu. Jeżeli, ja ben, jeżeli to Monaco byłoby wiceliderem drugi sezon z rzędu, to naprawdę będę zadowolony. Zresztą, jeżeli uda nam się wyjść z, Ligi z grupy Ligi Mistrzów, to wydaje mi się, że poszukamy nowej pracy. Tak czy siak, wydaje mi się, że po zamknięciu fazy grupowej. Poszukamy nowej pracy. To jest mój taki cel. Eee, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Teraz w meczu z Niceą, właśnie to jest super istotne, słuchajcie, bo gramy e, z Niceą, a potem z Napoli. E, na ten mecz gotowi, zwarci i zwycięzcy. Wierzę w to. I wygrywamy. Młody napastnik coraz więcej Chcę zauważyć. Najgorzej Badu wypada, mam wrażenie, z tego e, tria ofensywnego, czy też kwartetu, e, no bo mamy tam oczywiście Czerkiego. Czekamy teraz na mecz z Napoli. To trzeba wygrać, innej opcji nie ma. Kto patrząc na zespoły w tej grupie powiedziałby, że najlepszym zespołem po czterech kolejkach będzie Dynamo Kijów wygrałby duże pieniądze, ale zanim przejdziemy do tego, jak chce zobaczyć jednego piłkarza. Bo pan kabarec, tak, on się nazywał Ka Karab karabec. Może być ciekawym zawodnikiem, i ja chcę go zobaczyć. I baduźle wygląda na lewym skrzydle, to też musimy zweryfikować zaraz. Więc k, a, zobaczmy go sobie. Bo ten Czech może być ciekawy. Ten Czech może być naprawdę interesujący. Czy nie ja mam tak zajęty za... zajętych skautów, że oni nie mogą mi go sprawdzić? Przepraszam bardzo. Trochę nie wiem, ale dobra. Antoine, masz misję, żeby mi tego ziomeczka wyskautować. E, ale słuchajcie, no jeżeli 22-latek w Lidze Mistrzów radzi sobie tak dobrze, to nie możemy pozostać, wiecie, tutaj ślepi e, na jego poczynaniach. A. R, a. B. Tak jest. E, więc. Przeskałtuj mi go proszę, bo jestem naprawdę ciekawy. Bo pan Adam wygląda naprawdę intrygująco. Ehm, dobra, gramy teraz z Napoli i powiem szczerze, bardzo możliwe, że w tym meczu albo nie wystąpi badu, albo troszeczkę musimy przedefiniować jego pozycję w drużynie. No bo zobaczcie. On tutaj nie czuje się dobrze, a ty? Też nie. No dobrze, a kto będzie się tu czuł dobrze? Czerki? Okej. Okay. Dobrze, no to tu zaprosimy Kubę Modera. Młody odpocznie. Nie, nie, młody nie odpocznie. Jeszcze inaczej. Damy szansę, Luke Bakio. Wyjmiemy go trochę z szafy. Ale ja wierzę, że to nam naprawdę da wynik. Eee, gdzie, jest, gdzie jest, ty jesteś tu. Eee, Matazo na ten mecz nie zabierzemy, zabierzemy na ten mecz ciebie. No, i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Trzymajcie kciuki. Musimy to wygrać. W Neapolu, z Napoli Wygrywamy. Badu w 90. Nigdy noc trenera nie zadziałał tak jak w tym meczu. Ten pierwszy mecz, gdzie Zioma wystawiam na napadzie, przestawiając mu pozycję, ją w 90. minucie oddaje. O mój Boże. O mój Boże. Panie Badu. Co tu się wydarzyło? Słuchajcie, no po takim starcie sezonu, to że my jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, to jest naprawdę duże wydarzenie i duży sukces. Gramy teraz z e, Tu duże zmiany. Duże zmiany będą. Przede wszystkim e, zagra sobie tutaj tak: Muriba, e, Muder e, i dostanie swoją szansę Matazo, chociaż jest w bardzo złym stanie. E, tu zapraszamy Matsime, tu zapraszamy Sose, e, tu zapraszamy Hradeckiego, żeby mógł wystąpić. I to zapraszam, Moreno. Całkowicie pomieszany skład, ale liczę, że damy radę. Damy radę? Daliśmy. I to naprawdę w widowiskowy sposób, wygrywając 1 do 4. Zatem słuchajcie. Sytuacja w lidze wydaje się być opanowana. Sytuacja w lidze mistrzów rozstrzygnie się za parę dni, ale. To jest odcinek mój ostatni podczas nagrywania, czyli ja go nagrywam, wiedząc, że on pojawia się w poniedziałek. I to jest teraz naprawdę Truans, którzy dotrwali do tego momentu po 30 minutach odcinka. Dajcie mi, proszę, znać, czy chcecie, żebyśmy zmienili zespół? Czy chcecie, że, koń, że po zakończeniu tych obowiązków ligomistrzowych, niezależnie od ich rezultatu, czy chcecie, żebyśmy zmienili drużynę? Wydaje się, że no, jeżeli wygramy z Kijowem, co prawda będzie ciężkie, to przejdziemy do fazy grup pucharowej. Tylko problem jest taki, że nie wiemy, co się wydarzy dalej. Nie wiemy, jak dalej to wszystko się potoczy, jak dalej będzie wyglądało. Więc powiedzcie mi, proszę, czy chcecie, żebyśmy poszukali nowej pracy? Czy chcecie, żebyśmy zmienili um, robotę? Bo chcą u nas naprawdę niezłe kluby. Eee, no przede wszystkim tutaj Borussia Dortmund, jest Bayern Monachium, ale wydaje mi się, że większość klubów Europy miałaby chrapkę na Seska Fabregasa. I ja oczywiście wybrałbym taki, który obecnie, Miałby warunki do tego, żeby poszukać nowego trenera. W sensie, że e, poszukałbym takiego klubu, który potrzebuje menadżera nowego. Czyli, że nie poradzi, nie że nie radzi sobie najlepiej, ale to, czy zaczniemy szukać, czy może zaczniemy szukać dopiero na koniec tego sezonu, to zależy tylko i wyłącznie od Was. Ja i tak jestem dumny z tej końcówki odcinka, bo zgasiłem wszystkie pożary, nie? Uh, uh, uh. Działo się.